Witajcie. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii, odcinek 212. Sezon czwarty, czyli drugi odcinek w tym sezonie. Jedziemy orać 21 hektarów pod rzepak. Wczoraj w nocy i dzisiaj rano kończyli aplikować gnojowice aplikatorem w Redo. Zaraz wam pokażę na ujęciu, bo byłem układem rano zobaczyć, jak czy skończyli całe pole. Aplikator ma 12 metrów chyba, nie wiem, bo nie rozmawiałem z nimi. Oni całą noc jechali. To jest osobna firma, która po prostu robi usługi dla rolników. Zakup takiej maszyny po prostu nie opłacałby nam się. A gnojowice mamy od z tych naszych dwóch zbiorników, co wynajmujemy chlewnie. I mamy darmowy azot, czyli najlepszy nawóz. Tak samo moja lucerna magazynuje nawóz darmowy z powietrza w korzenie przez 5 lat i wzbogaci glebę. Co jeszcze powiedzieć, żeby nie skłamać? Wczoraj wymieniliśmy te elementy 3 w kółku, znaczy główny element, blok stworzeń i dwie tulejki, to jest wszystko nowe. I zaraz zobaczymy, czy to był błąd, czy się pomyliłem. Czy błędem na przykład są te dwie płyty wygięte lub słupica. W Redo 32 tysiące litrów. Z aplikatorem z tyłu zrobili całe te pole, 20 hektarów, i będziemy je teraz orać. Nie znam szerokości roboczej, ale chyba 12 metrów. To jest osobna firma, która świadczy usługi dla rolników. Wszędzie są niepokoszone zboża. Tu mamy pszenicę, zaraz zobaczycie ujęcia z drona, jak jest niepokoszone. I jesteście ze mną już czwarty sezon, czwarty rok, a ja jestem 27 rok tutaj. Tak
Także widzicie, jak czas szybko leci i nie marnujcie czasu na głupoty, bo naprawdę szkoda ten czasu jest na takie rzeczy. Także widzieliście, maszyna jest potężna, cena jej też na pewno jest potężna, no i to jest dobra marka. I zaraz zobaczymy, jak tu orze. Jest bardzo sucho. Powiem wam, że jest lepiej, ale jeszcze nie jest lepiej. Tu zobaczycie, płoza dochodzi. Jak się zatrzymałem, tu dochodzi. Tu odskoczyła. To jest ten korpus, co robiliśmy. Jakby, nie wiem, te płyty były skrzywione albo to. Te wszystkie płozy, zobaczcie, dochodzą, a tam i odskakuje. Czyżby płyty były skrzywione? Albo to, albo ten dolny element cały? Jest lepiej, ale jeszcze nie to, co trzeba było. Po prostu cały korpus dostał dużego kamienia i wszystkie elementy pokrzywiło. Część wymieniliśmy. Pomogło, ale jeszcze nie do końca. I teraz sam nie wiem, co teraz zrobić, którą część wymienić. Bardzo dziwna sytuacja. Nic, lecimy dalej orać. Zobaczymy podczas dnia, co będzie. Na razie mamy suchą glebę i ciężko jest. Dronem lecisz, a tu gościu nadlatuje. Trzeba cały czas uważać. Thank you.
38. Stopni, ale są gorące. Czyli temperatura w glebie dochodzi na pewno do 50 stopni, jak on trze. Zobaczcie, co tu jest. Sahara. Bo Sahara to 80% skał. Jakbym rozłożył pług na 50 cm, to bym go rozerwał. 5 na godzinę jadę, pod górę nawet 4.